Cześć, witajcie na moim kanale. Ja nazywam się Agacia i o książkach mówię subiektywnie. Mamy już sierpień, więc azjatycki miesiąc się skończył i jak zawsze dla mnie był bardzo udany. Mnie sama ta myśl o tym, że organizuję maraton, który jest naprawdę z kolei z edycji na edycję coraz bardziej udany i coraz więcej osób bierze w nim udział i ja jestem zachwycona i no, chciałabym Wam oczywiście podziękować stąd za udział i chciałabym Was też serdecznie zachęcić do udziału następnym razem, bo no ja jestem trochę dumna z tego, jak się ten maraton rozwija, ale to są takie, wiecie, moje wewnętrzne przemyślenia. Dzisiaj powiem Wam o konkretach związanych z tym maratonem, czyli o tym, jakie książki przeczytałam. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym Wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, a mianowicie stwierdziłam, że założę sobie Buy Coffee Too, czyli miejsce, gdzie możecie postawić mi taką wirtualną internetową kawę. I jeśli będziecie tym zainteresowani, to link jest w opisie, a jeśli nie, to w sumie nic się nie stanie, bo ja to założyłam tak bardziej eksperymentalnie, bo no jednak prowadzenie kanału zajmuje trochę czasu, ja i tak będę to robiła, ale jeśli mogę w jakiś sposób sobie ułatwić rozwijanie tego kanału, który z reguły łączy się z kupowaniem sprzętu i jeśli będę się, po tym jak się przeprowadzę, na pewno będę chciała kupić mikrofon i softboxy, no to wiecie, no zawsze się jakieś wsparcie przyda, żeby mi się łatwiej ten kanał rozwijało, ale to nie jest nic obowiązkowego, w sensie nawet myślę, że nie muszę Wam tego mówić, bo to jest oczywiste. Chciałam Wam tak tylko dać znać, że jakbyście byli zainteresowani takim czymś, to jest teraz opcja. No i tyle. Przejdźmy sobie już do konkretów, a mianowicie do podsumowania azjatyckiego miesiąca w lipcu, który był po prostu dla mnie przegenialnym miesiącem i wiem, że dla wielu z Was też. Więc od razu, zanim ja opowiem Wam o książkach, które przeczytałam w lipcu, to dajcie mi znać w komentarzu, co Wam się udało przeczytać, co było najlepszą i co było najgorszą. Mam nadzieję, że takiej książki nie było, ale jeśli była, to też chętnie się dowiem, co było najgorszą przeczytaną przez Was książką w lipcu. No i przejdźmy już do rzeczy. Mam zawsze to szczęście, że w azjatyckim miesiącu udaje mi się przeczytać książkę, która zostaje moim nowym ulubieńcem. Tak było też w tym miesiącu. Mam w tym miesiącu też rozczarowanie, ale powiem Wam szczerze, że pod względem jakości azjatycki miesiąc był ten azjatycki miesiąc. Ta edycja była dla mnie taka mocno przeciętna, bo przeczytałam sporo książek, które były na trzy gwiazdki po prostu. Miały w sobie bardzo ciekawe elementy, ale nie zachwyciły mnie dogłębnie i nie zostało w mojej głowie na dłużej. I taką książką właśnie była There's No Such Thing as an Easy Job autorstwa Kikuko Tsimury, która była książką, która, no tak jak wskazuje tytuł, skupiała się w dość dużym stopniu na pracy i tak naprawdę główna myśl, którą ja z tej książki wyniosłam, to jest to, że no rzeczywiście nie ma czegoś takiego jak łatwa praca, dlatego że każda praca angażuje nas w mniejszym lub większym stopniu emocjonalnie. I właśnie nasza główna bohaterka tutaj, która przychodzi do agencji pracy z jedną, jedyną prośbą, a mianowicie chce po prostu wykonywać łatwą pracę, która nie będzie wymagała zbyt dużo myślenia, ponieważ jej wcześniejsza praca, a ona chyba robiła coś związanego z medycyną, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie jej wcześniejsza praca bardzo mocno ją wyczerpała i cierpi teraz na taki syndrom wypalenia zawodowego i chce po prostu wykonywać pracę, która daje wyłącznie dochód i nie będzie zajmowała jej myśli no po pracy. Chciałaby zrobić coś, chciałaby wykonywać takie zadanie, które ma po prostu, powiedzmy, odbębnić, które będzie proste, nieangażujące. No i pani z agencji pracy, ku zaskoczeniu naszej bohaterki, takie zajęcie dla niej znajduje. I znajduje coraz to nowe zajęcia, ponieważ ta bohaterka z różnych powodów porzuca pracę, których się podejmuje. I dlatego, że te prace tak naprawdę okazują się nie do końca takie, jak ona oczekiwała. To znaczy, one ją zaczynają bardzo mocno angażować i zajęcia, którymi ona się zajmuje, są teoretycznie takimi zwykłymi pracami. Ona tam gdzieś się zajmuje pracą w marketingu, gdzieś też, już nie pamiętam dokładnie, w każdym razie ma takie naprawdę przeciętne zajęcia, chociaż akurat praca w marketingu jest dość kreatywna, ale to są takie naprawdę standardowe zajęcia w stylu na przykład obserwacja kamer, co się dzieje na kamerach, obserwacja pewnych osób na kamerach, albo pilnowanie też takiej, można powiedzieć, chatki gdzieś w środku jakiegoś tam rezerwatu przyrody, więc to są takie teoretycznie bardzo proste zajęcia, w ogóle nie wymagające, a nasza bohaterka się w nie ogromnie angażuje i to jest właśnie ta główna myśl przewodnia tej książki, że nie ma pracy, która by nas w jakiś sposób nie zaangażowała, ponieważ praca to jest bardzo duża część naszego życia.
I przesłanie, które ta książka ze sobą niesie, czyli decyzja, którą finalnie podejmuje nasza główna bohaterka, jak dla mnie znaczy jest trochę jakby nie ma jakiegoś większego wydźwięku. Więc to jest taka naprawdę trójkowa książka. Bardzo mi się podobało ostatnie zajęcie, które wykonywała główna bohaterka, właśnie pilnowanie tego domku w rezerwacie przyrody, bo tam się wydarzyła ciekawa sprawa, taka troszkę kryminalna, troszkę wydawałoby się, że może mieć jakiś to związek z duchami, ale finalnie tam się wszystko racjonalnie wyjaśnia. Ciekawy pomysł. Przesłanie, z którym się zgadzam, bo każda praca na nas wpływa. Może nawet to nie jest tak, że każda praca nas angażuje emocjonalnie, ja tak chyba wcześniej powiedziałam, ale każda praca mocno wpływa na nas, bo jest po prostu ogromną częścią naszego życia. Tak więc dobrze jest robić to, co się lubi, dobrze jest wiedzieć, co się lubi, aczkolwiek to jest takie przesłanie, które mi osobiście nie przyniosło niczego nowego. Dlatego to jest książka trójkowa. Następnie przesłuchałam, bo There's No Such Thing as an Easy Job też słuchałam. Na Storytelu polecam, tam jest bardzo dużo książek azjatyckich po angielsku. No i właśnie po angielsku przesłuchałam też Heaven Miyako Kawakami, które było gorszą książką Miyako Kawakami i w moim osobistym rankingu jej książek, a jak na razie przeczytałam trzy, jest na trzecim miejscu. To jest książka, która po prostu opowiada o znęcaniu się uczniów, którzy są silniejsi, bardziej popularni, nad uczniami, którzy są z pewnych powodów niepopularni. Główny bohater, który jest nazywany po prostu Ice, właśnie ma problem z oczami, ponieważ ma jedno leniwe oko i to jest powód dla jego prześladowców, żeby się nad nim znęcać. On w pewnym momencie nawiązuje taką przyjacielską relację z dziewczyną, która... Nie pamiętam, jak się nazywała. Coś na K. Ale nie pamiętam, nie będę wymyślać. W każdym razie to jest jego koleżanka z pracy, koleżanka z klasy, która jest prześladowana przez to, że po prostu wygląda na biedną. I ci dwoje bohaterowie... nie wiemy do końca, co czy... Poznajemy później częściowo też sposoby, w jakich znęcają się właśnie ci popularne dzieciaki z tej szkoły nad tą dziewczynką, ale bardziej skupiamy się nad tym, lepiej poznajemy sposoby, w jakich oni znęcają się nad głównym bohaterem i one są przerażające. Powiem wam szczerze, to nie jest książka dla ludzi to jest książka wyłącznie dla ludzi o mocnych nerwach, bo naprawdę to jest przerażające, w jaki sposób, jakby kary, nawet nie kary, bo to nie były kary, bo ten bohater nie zrobił nic złego, ale jakie tortury wymyśliła Miyako Kawakami w tej książce i ja szczerze mówiąc bałam się, że ona, ja się boję, że ona to oparła o prawdziwe życie, o jakieś prawdziwe doniesienia o znęcaniu się. I w tej książce Miyako Kawakami też analizuje, co leży u podstaw znęcania się i stawia taką dosyć kontrowersyjną tezę, z którą ja się nie chcę zgodzić, bo to nie jest tak, że się z nią zgadzam, bo ja rozumiem, co ona chciała przekazać, ale ona jest na tyle bezpośrednia i na tyle okrutna i właśnie przedstawia świat i ludzi i przekonanie o pozycji danego człowieka w społeczeństwie w tak okrutny sposób, w taki bezkompromisyjny. Oczywiście chodziło mi o bezkompromisowy. Że ja nie chcę w to wierzyć, aczkolwiek... No, patrząc na to realistycznie, myślę, że dużo może być tej prawdy, więc to jest książka, która dla mnie też była, zmuszała na pewno do refleksji, a nawet jeśli nie do refleksji, to po prostu sprawiała, że się robiło przykro, bo tak jak mówię, te obrazy tortur, którym był poddawany główny bohater, były obrzydliwe. I przedostatnia scena w tej książce jest wręcz druzgocąca i ja się bałam, jak ona się rozwiąże. I nie powiem wam, czy spełniły się moje oczekiwania, czy nie, bo nie chcę wam w ogóle tu w żaden sposób nawet spoilerować emocji, które będą wam mogły towarzyszyć do końca tej sceny. A ostatnia scena daje bardzo dużo nadziei. I ta ostatnia scena mówi po prostu, mam wrażenie, że Miyako Kawakami chciała tą sceną przekazać, że wystarczy w życiu jeden człowiek, który się nami przejmuje, żeby to życie nabrało sensu. I to jest dobra książka. To jest taka książka w stylu rozważań Miyako Kawakami.
bo ta autorka naprawdę potrafi analizować różne zjawiska społeczne i potrafi je przedstawiać w taki sposób, w którym według mnie nie ujawnia zbyt dużo swojej personalnej opinii, ale w którym po prostu zestawia jakieś, wydaje mi się, takie podejście, które mogą mieć różne osoby i nie stara się czytelnika do czegoś przekonać, tylko jakby sugeruje mu, że dobrze byłoby wziąć pod uwagę też taki punkt widzenia i z tego punktu widzenia przeanalizować daną sytuację. Ja to w tej autorce bardzo lubię, ale nie jest to moja ulubiona jej książka. Przed mówieniem o tej książce muszę się napić kawy. Cesarski zegarmistrz. Jest to książka. Pozwólcie, że sobie odstawię kawkę i zobaczę, kto ją tłumaczył. Autorstwa Christopha Ransmeira. Z tego, co wiem, ten pan jest Austriakiem, więc nie do końca wiem, jak przeczytać to nazwisko. Tłumaczył tę książkę Jacek Stanisław Buras. No i to jest największe rozczarowanie tego roku dla mnie. I w moim osobistym rankingu wszystkich książek, które kiedykolwiek przeczytałam, to jest nawet niżej niż Panda Seks. Bo z Panda Seks to ja się przynajmniej mogłam pośmiać, a to jest historia... Ja zresztą o tej książce już opowiadałam w Media Free Code Book Talk, więc jeśli chcecie usłyszeć o niej więcej, to Was tam zapraszam, bo ja tam poleciałam takim rantem na tę książkę, że no teraz tego nie powtórzę. Ale ogólnie to jest książka wydmuszka. Tu są bardzo długie, bardzo piękne zdania. One są na tyle upiększone, że tracą swoją podstawową funkcję, bo one nie przekazują znaczenia. To jest zlepek przypadkowych, pięknych słów, które nie łączą się w żadne logiczne zdania i ta książka nie prowadzi do niczego. Tytuł Cesarski zegarmistrz wskazuje nam na to, że no, będzie to historia zegarmistrza, który trafia na dwór cesarza. A główny bohater, który jest zegarmistrzem i trafia na dwór cesarza, zastanawia się, dlaczego on trafił na ten dwór. Po czym jest scena, w której cesarz pod osłoną nocy przekazuje mu informacje na temat tego, co ma zrobić. No i szokująco, niesamowicie okazuje się, że ten oto zegarmistrz ma wykonać zegar. Zegar po prostu. To nawet nie była najgorsza część tej książki, chociaż mam wrażenie, że ona... Ja naprawdę chciałam tę książkę skończyć, przeczytać do końca, to jest mój DNF. Chciałam się dowiedzieć, jak się ta historia rozwinie i do czego ona prowadzi, ale no nie byłam w stanie, przeczytałam 100 stron. Stwierdziłam, że 100 stron to jest ta granica. Jeśli do tych 100 stron się nic nie wydarzy, to ja tę książkę odkładam. I się nie wydarzyło. Jedyne, czego się dowiedzieliśmy, to, że Cesarski zegarmistrz będzie o zegarmistrzu, który trafia na właśnie dwór cesarza, żeby zrobić zegar. Ale najgorszy element tej książki to niezdrowa fascynacja głównego bohatera młodymi kobietami, bo jego żona to jest dziewczyna, którą on poślubił mając tam 37 lat chyba, czy tam nawet więcej. Ona miała 17 lat. On się nią zajmował, kiedy była dzieckiem. Później opowiadał o tym, jakie czuje do niej pożądanie. Miał z nią dziecko. Wyobrażacie sobie to? Mieć dziecko z bąblem, którym się zajmujecie w dzieciństwie, do którego wychowania się w jakiś sposób przyczyniacie, to, a poza tym, jedno z najgorszych chyba rzeczy, jeszcze nie wiem, czy to jest gorsza niż ta relacja z żoną, czy nie, w każdym razie, on na swojej drodze na ten dwór cesarza poznaje kobietę, która jest określana jako kobieta dziecko. I ona go fascynuje w tak chorobliwy sposób, że ja tę książkę musiałam odłożyć. Więc jest to mój DNF. Nie polecam tej książki absolutnie nikomu, bo jest ładnie napisana, ale to jest już tak bardzo może nawet nie przeintelektualizowane. To jest tak skrajnie literackie, że po prostu staje się bełkotem. Bełkotem pełnym pięknych słów, podniosłych opisów, które nie prowadzi do absolutnie niczego. Później przeczytałam ostatnią książkę Ewen Lee, którą miałam na swojej półce w języku polskim. Przypominam, że w 2023 roku Pauza przetłumaczy Must I Go i wyda u siebie. I ja już jestem tak nakręcona na tę książkę w każdym razie. W trakcie azjatyckiego kupiłam sobie jeszcze jedną książkę Ewen Lee, ale jest po angielsku. No i mam jeszcze na półce właśnie jedną książkę tej autorki po angielsku, ale jeśli chodzi o wszystkie książki wydane po polsku, jeśli chodzi o książki Ewen Lee wydane po polsku, to przeczytam już wszystkie. To jest tłumaczenie pana Michała Kłobukowskiego. Piękne tłumaczenie.
I to jest niestety mój najmniej ulubiony zbiór tej autorki, ale to nie znaczy, że nie jest zły. On jest naprawdę bardzo dobry. Rozpoczyna się opowiadaniem, które ma chyba 90 stron, więc to jest już taka mikropowieść. I to opowiadanie mówi o kobiecie, która była w wojsku. I Ewen Lee także była w wojsku, więc to jest ewidentnie oparte w jakiś tam sposób o jej doświadczenia. Może nawet nie oparte, bo tak jak wspominałam w filmie o Ewen Lee, ona się nie chciała... Bardzo długo nie chciała się przyznać autorka, że pisze książki częściowo autobiograficzne, no ale jakby miała takie doświadczenie i zdecydowanie z tego doświadczenia skorzystała opisując tę historię. I to jest opowiadanie takie bardzo, w ogóle wszystkie opowiadania z tego zbioru są niesamowicie spokojne. I w tych opowiadaniach, jak w wielu książkach, w wielu historiach Ewen Lee, jest bardzo dużo samotności. Ci bohaterowie decydują się na samotność z wyboru. I właśnie te opowiadania są takie bardzo mocno spokojne, niespieszne, ale jednak mają w sobie taki, większość opowiadań ma w sobie ogromny ładunek emocjonalny, a według mnie najwięcej ładunku emocjonalnego miało Więzienie i też Niczym rzeki Nurt. To są opowiadania, które naprawdę zakrawają już o takie tragedie życia codziennego. Właściwie każdy z tych książek w jakiś sposób o to zakrawa. Bardzo dużo jest w ogóle tutaj niespełnionej miłości i ogromnie dużo miejsca, i Ewen Lee, nie wiem czemu, tego jeszcze nie odkryłam, ale bardzo dużo miejsca w tym zbiorze autorka poświęciła miłości, w której przeszkodą jest duża różnica wieku. I mam wrażenie też, że to jest trochę że te opowiadania są trochę w takiej konwencji szkatułkowej utrzymane, ale nietypowej, bo powtarzają się tutaj czasem imiona, czasem się powtarzają jakieś motywy albo miejsca. Na przykład w jednym opowiadaniu tutaj są wspomniane lekcje tańca, a w kolejnym opowiadaniu bohaterka właśnie na lekcję tańca uczęszcza, tam do klubu tanecznego. Gdzieś tutaj jedna bohaterka ma na nazwisko, powiedzmy, Lee. I w drugim opowiadaniu też przewija się bohaterka, która się tak nazywa. Albo na przykład, z tego co pamiętam, jest takie opowiadanie, w którym bohaterka nazywa się, powiedzmy, Lee May, a w drugim mamy May Lee. I to, że jakby powtarzają się nazwiska, to nie jest nic dziwnego, bo w Chinach tak jest, że tak jak u nas powtarzają się imiona, tak w Chinach powtarzają się nazwiska. Wiele osób ma to samo nazwisko, mimo tego, że nie są spokrewnieni, ale tutaj to ewidentnie był jakiś element tej konwencji, według mnie. No i tak jak mówię, nie jest to mój ulubiony zbiór, ale nadal polecam, bo kocham tę autorkę i ona po prostu jest mistrzynią obserwacji i mistrzynią przelewania na papier takich ludzkich rozterek i po prostu ludzkich doświadczeń. I tak jak już wspominałam nieraz, Ewen jest świetną obserwatorką i ona też wspominała w jednym ze swoich wywiadów, że ona pisze, bo ją ludzie fascynują i to widać w tych tekstach. Więc no, nie mogę Wam tej książki nie polecić, ale w moim osobistym rankingu jest na ostatnim miejscu ze wszystkich książek, które przeczytałam. No ale nadal piękna. Następnie przesłuchałam Vessel, a Memoir, autorstwa Cai Chongda. I to są po prostu wspomnienia. Mężczyzny, który stał się chyba redaktorem naczelnym Men's Health, czy jakiegoś tam takiego czasopisma dla mężczyzn w Chinach. Nie pamiętam teraz dokładnie jakim, bo w tych wspomnieniach on jakby nie mówi dokładnie, co robi w tym momencie, tylko opowiada o swojej drodze, po prostu opowiada o swoim życiu, no. A on jest właśnie redaktorem naczelnym jakiegoś tam większego czasopisma takiego dla mężczyzn w Chinach. I to jest dosyć znaczące, dlatego że on się wywodzi ze wsi i no, jego rodzina nie była bogata. Znaczy, jego ojciec tam do jakiegoś momentu miał więcej pieniędzy, ale je stracił. A jego matka bardzo się zafiksowała na tym, że chciałaby wybudować dom i później go chciała cały czas rozbudowywać. I to jest... Ja mam bardzo duży problem. Ja nie lubię w ogóle oceniać książek, które są dziennikami. Zacznijmy od tego. Znaczy, nie lubię oceniać na przykład właśnie jakichś dzienników albo takich książek typu, nie wiem, Biała Elegia, które są... które bardzo obnażają takie intymne uczucia ich autorów.
Aczkolwiek no z drugiej strony, jeśli to zostało opublikowane, to staje się obiektem, który można w jakiś sposób literacko skrytykować. Aczkolwiek no nadal jest jakby, nie chcę... To jest, no ja mam problem. To jest ogólnie przeciętne wspomnienia i nie zainteresowałam się za bardzo postacią Cai Chongda, ale muszę przyznać, że jego wspomnienia związane z relacjami rodzinnymi, z jego ojcem, z matką, jego takie rodzinne rozterki, problemy i to, jak specyficznymi osobami byli jego rodzice, i jaka ich łączyła taka piękna relacja, którą ja widziałam na przykład w książkach Yuhua, bo książki Yuhua, które ja kocham, dzieją się właśnie w większości na wsi i opowiadają o dosyć takich burzliwych relacjach rodzinnych. Nawet nie burzliwych, ale po prostu trudnych. Takich, które się niełatwo zawiązują. I tutaj mamy podobnie. I rzeczywiście te fragmenty, kiedy Cai Chongda opowiada o swoich rodzicach i o chorobie ojca, o trochę takich dziwactwach swojej matki i o takiej miłości rodzinnej, która nie jest oczywista i jest krystalicznie czysta i która nie jest też pozbawiona takich bardzo niepokojących elementów, to one są naprawdę ciekawe i widać w nich tę taką, no, trudne relacje rodzinne, ale też mimo wszystko miłość. A później Chongda zaczyna opowiadać o swoim życiu studenckim, o swoich kolegach i to już mnie zupełnie nie interesowało. Mi się też nie podobała trochę chronologia przedstawienia tych wydarzeń, ale to jest chyba coś, na co czego ja nie mogę za bardzo. Czy mogę to skomentować, ale jakby to jest trochę... wydaje mi się, że jakby autor napisał o tym w bardzo logiczny sposób, bo pisał o rodzinie, później wiadomo się, że się wyprowadził na studia do Pekinu chyba, no i on z tego Pekinu wracał do rodziny i automatycznie w tych wspomnieniach też jakby no, wracał do wydarzeń ze wsi. Trochę tak skakaliśmy przez jego gdzieś tam dojrzewanie, później były problemy rodzinne, później był wyjazd na studia, powrót na wieś i tak dalej. Ale ja miałam wrażenie, że teraz z perspektywy czasu mi się wydaje, że autor niektóre wydarzenia, że on jakoś sobie tak pomylił tę chronologię, nie wiem jak wam to określić, bo jakby no on wie jak się wszystko działo w jego życiu, ale mam wrażenie, że w tej pierwszej części, kiedy opowiadał o swoim nastoletnim życiu i o tej typowo o życiu rodzinnym, kiedy jeszcze nie wyjechał na studia, mam wrażenie, że on trochę wyprzedził w tej części wydarzenia, o których później mówi, kiedy jest na studiach. Więc no to mi się nie podobało i no to jest po raz kolejny bardzo przeciętna książka. Nie mam wam nic więcej o niej do powiedzenia. Jest bardzo ładnie napisana, chociaż no ja słuchałam po angielsku, więc przetłumaczona. I jest taki... Widać w tej książce na pewno to, że autor ma takie zacięcie literackie. I... albo tłumacz. Ale wydaje mi się, że autor też, bo powiem wam szczerze, że... A w sumie nie jestem pewna, bo nie mogę przez tłumaczenie oceniać tekstu tego oryginalnego, ale w każdym razie no, wydaje mi się, że autor prawdopodobnie też ma takie zacięcie literackie i na pewno jest elokwentny i nie dziwię się, że odniósł ogromny sukces w dziennikarstwie, ale nadal swoją postacią mnie nie zainteresował. Następnie mamy coś, co się zapowiadało doskonale. Ta książka mnie tak wciągnęła na samym początku. Mówię tutaj o Klarze i Słońce autorstwa Kazuo Ishiguro. Małe sprostowanie. Wiem, że Ishiguro jest uznawany bardziej za brytyjskiego autora, bo chyba w wieku 5-6 lat wyjechał do Wielkiej Brytanii. Aczkolwiek nadal ma korzenie japońskie. Nie wiem, czy w jego innych, nie wiem, czy w jego książkach pojawiają się jakieś takie bezpośrednie odniesienia do Japonii, albo czy która się dzieje w Japonii. No ale nadal jakby... W azjatyckim miesiącu czytamy książki typowo azjatyckie, ale też około azjatyckie, więc jakby według mnie się wpisuje. No jeśli chodzi o Klarę i Słońce, to jest historia Klary, czyli sztucznej przyjaciółki, która staje się właśnie przyjaciółką Josie, czyli dziewczyny, która choruje na pewną chorobę,
która sprawia, że ona jest bardzo słaba i która może przyczynić się do tego, że ona szybciej umrze, ale nie powiem wam, co to jest za choroba i o co w niej chodzi, bo to jest też jeden z takich, to też fajnie samemu odkryć. No i to słońce. Klara jest w ogóle bardzo mocno zafascynowana słońcem i w tym świecie słońce pomaga samej Klarze dobrze funkcjonować jako temu, powiedzmy, no nie wiem, czy można tych sztucznych przyjaciół nazwać robotami. Myślę, że tak. Słońce pozwala lepiej funkcjonować tym robotom i Klara stara się też przenieść jakby... Może nie do końca stara się, ale ona wierzy w to, że słońce, skoro pomaga jej, może pomóc też Josie. I Klara jest fantastyczną bohaterką, ponieważ czuć w niej ten ludzki element, ludzki pierwiastek. Ona jest w ogóle w książce, zaznacza się, że ona jest bardzo błyskotliwa, jest świetną obserwatorką, zwraca uwagę na ogromnie, na wiele rzeczy, jest bardzo spostrzegawcza i jest bardzo inteligentna. I jest też bardzo empatyczna. I dlatego właśnie ona też zostaje przyjaciółką Josie. To ma troszkę drugie dno, ten wybór Klary na przyjaciółkę Josie. Ale tego też musielibyście się dowiedzieć, kiedy będziecie czytać sami. No i świetnie się poznaje ten świat przedstawiony z perspektywy Klary, bo ona jest naprawdę genialną, wspaniałą jest bohaterką. Josie jest okropną bohaterką, jest straszną manipulantką i jest bardzo rozwydrzona. I to jest niestety, jakby, wiecie, z jednej strony matka Josie bardzo się o nią troszczy i ma ku temu powód, bo dosyć ją doświadczyło życie. A z drugiej strony, jakby no to, że Josie trochę żyje pod takim kloszem, sprawia, że ona jest strasznie marudna. Jest właśnie taką, jest intrygantką. Nie polubiłam tej bohaterki. Ale nadal, jakby, Klara oddała całe swoje serce Josie. I ich relacja się rozwija. Przychodzi, pojawia się pewien plot twist. Później dochodzimy do sceny takiej kulminacyjnej i nie dzieje się nic. Bardzo intrygujące i niepokojące motywy, które prowadzą do plot twistu, nie zostały zupełnie wykorzystane. W ogóle ten motyw ze słońcem, to jest, słońce tutaj jest takim symbolem, który Kazuo Ishiguro tłumaczy nam, jakby on nam rzuca taki, on po prostu Kazuo Ishiguro nam sugeruje, że to słońce jest jakimś symbolem, ale zupełnie nam nie sugeruje jakim. Ja tutaj stwierdziłam, już jakbym miała z jakiejś perspektywy tę książkę interpretować, to bym pomyślała, że to jest jakieś nawiązanie do taoizmu, w którym taoizm, najprościej mówiąc, taoizm sprowadza się do po prostu akceptowania tego, że rzeczy są takie, jakie są i do płynięcia z prądem, powiedzmy. Czyli po prostu dostosowywania się do sytuacji, braku takiej potrzeby zmiany sytuacji i po prostu jakby korzystania z czegoś w taki sposób, jak wskazuje natura tej rzeczy. No, można tak ująć, powiedzmy. No po prostu to jest sprowadzać się do tego, żeby akceptować rzeczy takimi, jakimi są i dostosowywać swój bieg życia do nich, tak powiedzmy. No i to jest jedyna konwencja, to jest jedyna taka myśl, w ramach której ja mogę tę książkę interpretować, bo po prostu jest mi tak przykro, że Kazuo Ishiguro po prostu odciął taką... W ogóle ja tej książki słuchałam w audiobooku i musiałam 4 razy sprawdzać, czy mi się może nie pobrały jakieś rozdziały. Czy może ja, nie wiem, przewinęłam przypadkiem, bo jest jakby rozdział chyba ostatni, czy tam przedostatni, w którym się dzieje naprawdę taka kulminacyjna scena i nagle przechodzimy chyba 10 lat w przód i jesteśmy postawieni przed końcem historii, która nie niesie ze sobą żadnego przesłania. Ja byłam tak rozczarowana tym końcem, bo naprawdę do tych 2 rozdziałów, nie wiem, ta książka ma chyba 7 czy tam 6 rozdziałów, no to powiedzmy, że do rozdziału 5 było świetnie. Było budowane napięcie tak, że ja po prostu, ja miałam tyle teorii na temat zakończenia, po czym Kazuo Ishiguro po prostu zupełnie to wszystko skreślił. Wszelkie motywy, które on tutaj wykorzystywał, które budował, nie zostały wykorzystane.
charakter Klary, który nadal doceniam i uważam, że był świetny, też został kompletnie zmarnowany. I... Ja nie wiem. Ja mam naprawdę wrażenie, że Kazuo Ishiguro tą książką chciał przekazać, że po prostu natury właśnie pewnych rzeczy nie da się zmienić. I co ma być, to będzie. Ale jakby nadbudowywanie tego napięcia przed tym, jak zrozumiecie, to było coś takiego, że w stylu, wiecie, po prostu jesteście tak naładowani emocjami pod korek i nagle Kazuo Ishiguro przychodzi i mówi wam, a co ma być, to będzie, nie? Kończymy. I takie... Co tu się wydarzyło? Wiecie, ja miałam tak... Po prostu ja byłam oburzona tym, co on zrobił z tą książką i skończmy na tym. Zakończenie Klary i Słońce jest beznadziejne. I ja, wiadomo, ludzie w ogóle w internecie jest podobno ogrom jakichś interpretacji, a dla mnie to jest taki symbolizm, który jest tak szczątkowy, że właściwie można go interpretować na różne dowolne sposoby. I to nie jest tak, że on jest na tyle głęboki, że jest na tyle wielowarstwowy, że można się w nim zagłębiać i zagłębiać i zawsze się jakieś właśnie nowe warstwy odkrywa, tylko po prostu to było tak niechlujnie skończone i tak po macoszemu była potraktowana ta końcówka, że denerwuję się i nie chcę już o tym rozmawiać. Następnie przeczytałam reportaż Hong Kong, powiedz, że kochasz inne autorstwo... Chiny. Jeszcze raz. Hong Kong, powiedz, że kochasz Chiny, autorstwa pana Piotra Bernardyna. I to jest naprawdę dobry reportaż o Hongkongu. I mnie się wydawało, że on jest bardzo... że on jest też dobry dla osób, które nie wiedzą za dużo o sytuacji Hongkongu i też nie do końca są obeznane w relacji Chin i Hongkongu. I oglądałam filmy Made by Caroline i ona powiedziała, że jej się tę książkę dość trudno czytało. Ja miałam zupełnie inne wrażenia, bo ja ten temat, no, znam. Więc nie wiem, czy mogę wam to polecić. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jaka była historia Hongkongu i dlaczego te relacje pomiędzy Chinami i Hongkongiem są burzliwe, to ja wam polecam ten reportaż bardzo, ale no jednak tam jest trochę właśnie historii, trochę polityki. Są informacje o tych protestach z 2014 i 2019 roku, ale co mi się bardzo podobało, to, że autor tam wspomina też o takich mniejszych protestach, bardziej takich, znaczy nie wiem, czy można powiedzieć lokalnych, ale o takich, o których nie było aż tak głośno. I według mnie to jest naprawdę bardzo dobra książka, która też porusza takie tematy, które są popularne, powiedzmy, jeśli chodzi o Hongkong, czyli na przykład jeśli ktoś wie coś o Hongkongu, to wie, że tam sytuacja mieszkaniowa jest dosyć trudna. Tam jest naprawdę bardzo drogo, jeśli chodzi o wynajem, zakup mieszkań. Autor też tutaj pokazuje, jak wpływowe osoby i takie bogate osoby z Hongkongu mają wpływ na politykę. Pokazuje też, jak bardzo polityka Hongkongu uzależniona jest, Hongkongu, który miał być demokratyczny, jest uzależniona od polityki Pekinu, od komunistycznej partii Chin. No i oczywiście, jak właśnie ta komunistyczna partia Chin sobie trochę kupuje wpływy w Hongkongu. No i też mowa jest w tym reportażu o tym, jak się rozwiązała kwestia tych protestów, która się niestety rozwiązała negatywnie. No i aktualnie Hongkong jest już w 100% zależny od Chin. I no powiem wam, że mnie też ten reportaż wprawił trochę w taki smutny nastrój, ponieważ Hongkończycy, mam wrażenie, że te protesty dla nich stały się takim trochę symbolem hongkońskości, że oni dzięki tym protestom byli w stanie w jakiś taki głębszy sposób rozwinąć swoją tożsamość. A niestety, no, te protesty zostały, no, nie przyniosły żadnego skutku. Więc tak jak powiedziałam, Hongkong jest w tym momencie już zupełnie zależny od Chin, od Pekinu. No i to jest bardzo przykre, bo według mnie właśnie porażka tych protestów to nie jest tylko porażka na linii politycznej, ale to jest po prostu porażka taka życiowa wielu Hongkończyków, którzy, no, myślę, że są się zupełnie zatracili. I no powiem wam, że to jest takie smutne. On mnie wprawił właśnie w takie dosyć... Zaczęłam bardzo, bardzo współczuć Hongkończykom, ja im zawsze współczułam, ale po właśnie przeczytaniu tego reportażu zrobiło mi się tak po prostu po ludzku przykro.
że no po prostu coś takiego spotkało Hongkończyków i polecam naprawdę ten oparty, żeby jest bardzo dobrze zrealizowany. Tylko może trzeba do niego podejść z taką odrobiną cierpliwości i no i po prostu chęci zrozumienia tej sytuacji. Następnie przeczytałam Kim Ji-young, urodzona w 1982 roku. To jest książka autorstwa Cho Nam-ju. Przepraszam, nie mam pojęcia, jak się czyta po koreańsku. Z języka angielskiego przełożyła Joanna Sobesta. No niestety z angielskiego. Aczkolwiek ja tę książkę w ogóle słuchałam w audiobooku, ale mam ją na półce, więc stwierdziłam, że wam też pokażę. To jest dobra książka. Tylko że ja mam do niej jakieś zarzuty, ale nie do końca jestem w stanie powiedzieć wam jakie, bo teraz sobie uświadomiłam, że ja... A, już pamiętam, okej, okay. Na chwilę zapomniałam, co w tej książce się działo, aczkolwiek powiem wam, że samo dojrzewanie Kim Ji-young oburzyła mnie kwestia tego, że w ogóle Kim Ji-young, tutaj to jest historia fikcyjna, ale jakby oparta myślę o prawdziwe wydarzenia. Kim Ji-young i jej siostra musiały pracować, żeby ich brat mógł pójść do szkoły. To jest absurdalne. Przypomniała mi się też teraz scena, kiedy Kim Ji-young była na jednej z rozmów o pracę i dostała pytanie, co by zrobiła, gdyby rekruter się zaczął do niej dobierać. No i też odpowiedź, jakiej oczekiwano, była po prostu... Absurdalne to było. Absurdalne w taki obrzydliwy, odrażający, oburzający sposób. Ale na przykład to, co mi w tej książce nie pasowało, bo to jest oczywiście książka, która mówi o sytuacji kobiet w Korei. I o tym, że no kobiety w Korei zawsze będą gorsze niż mężczyźni. Aczkolwiek na przykład mąż Kim Ji-young jest świetnym bohaterem według mnie. Widać, że on ma naprawdę ogrom takich głębokich emocji względem swojej żony i on naprawdę bardzo chce się przyczynić do tego, żeby jej w życiu było łatwiej. I na przykład Kim Ji-young tutaj, jak zachodzi w ciążę, to uznaje z góry, że jakby to jest oczywiste, że to ona zostanie w domu i ona się tym będzie tym dzieckiem zajmować. Aczkolwiek jakby ja mam takie podejście do macierzyństwa, że jeśli już się chce być matką, to no nie do końca według mnie można ten stan rzeczy rozważać w takim kontekście tego, jak tego, czy to jest wygodne dla nas, tego, kto ma w swoim życiu z czego rezygnować i tak dalej, bo Kim Ji-young tutaj mówi, że w momencie, kiedy ona zostanie matką, to rezygnuje z kariery, rezygnuje z życia prywatnego i tak dalej, a jej mąż będzie musiał kończyć wcześniej na przykład spotkania w pracy jakieś integracyjne i to w sumie głównie w taki sposób to wpłynie na jego życie. No nie do końca, bo on stanie się jedynym żywicielem rodziny. To też jest dosyć według mnie odpowiedzialna kwestia. No i poza tym wydaje mi się, że jakby no ja nie rozumiem trochę tego argumentu w stylu, że jak kobieta rodzi dziecko, to musi ze wszystkiego zrezygnować. Tak, bo ma na głowie i ma na swoich barkach ciężar wychowania małego człowieka, który w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale małe dzieci, takie zupełnie małe, one nie są w stanie nawet przekręcić głowy. One potrzebują opieki całą dobę. I no, jakby to dziecko wyszło z matki. I myślę, że jakby matka to dziecko karmi, ma pokarm. I jakby wydaje mi się, że to dziecko potrzebuje bardziej matki i ciała matki. Więc automatycznie ja wiem, że jeśli urodzę dziecko, to ja w domu z tym dzieckiem zostanę i nie będę się tutaj zastanawiać, czy mój facet będzie, nie wiem, musiał z czegoś rozumieć. Małe sprostowanie, oczywiście chodziło mi o to, że będziemy się tym dzieckiem zajmować razem, ale na początkowym etapie jego życia to ja będę mu bardziej potrzebna i to ja z tym dzieckiem zostanę, ponieważ ono będzie potrzebowało mnie fizycznie. I nie będę się zastanawiała, czy to ja muszę rzucić pracę, w sensie przejść na macierzyński, czy on. Bo jak dla mnie to jest oczywiste, że ja jako matka będę z tym dzieckiem chciała zostać w domu, bo nie interesuje mnie to, czego ja w tym momencie potrzebuję. Będzie interesowało mnie to, czego potrzebuje to dziecko, a ono będzie potrzebowało mnie fizycznie. Więc jakby ja tak na to patrzę. I te rozważania Kim Ji-young właśnie w stylu, że o, no mój mąż będzie musiał poświęcić mnie niż ja, to jak dla mnie jest trochę takie bzdurne to jest. W sensie ja sobie zdaję sprawę z tego, że jej się nabudowało już trochę tych rzeczy w życiu, tak? Że ona już nieraz przeszła przez sytuacje, w których no, ewidentnie była dyskryminowana jako kobieta. Aczkolwiek według mnie macierzyństwo
nie powinno być jakby ja nie jestem matką, tak? I moim powołaniem absolutnie w życiu nie jest bycie matką, ale wiem, że jeśli już się na to zdecyduję, to muszę ponieść konsekwencje, wszystkie konsekwencje tego, bo nie zmienię sobie nagle zdania i mając to dziecko nie stwierdzę, nie, kurde, jednak go nie chcę, nie? Jednak to nie był dobry pomysł, chodź, oddamy. No wiem, że nie. I ja wiem, że to jest mała istota, która potrzebuje 100% zaangażowania z mojej strony. I to nie jest moment, w którym możemy sobie rozważać to, czy ja na przykład teraz bym może nie chciała sobie siedzieć przy biurku w pracy. No nie będzie mnie to interesowało, w sensie ja sobie zdaję sprawę z tego, że pewnie sama będę nieraz miała takie myśli, ale finalnie ja wiem też, moglibyście mi powiedzieć, skąd będziesz wiedziała, że będziesz miała takie myśli. Ja znam siebie i po prostu wiem, że w pewnych sytuacjach trzeba po prostu ponieść konsekwencje, zacisnąć zęby i jeśli się naważyło piwa, to trzeba je wypić i po prostu, no według mnie sprawa macierzyństwa to nie jest coś, co można rozważać z perspektywy naszego komfortu, bo liczy się po prostu dobro tej małej istoty, która absolutnie sobie bez nas nie poradzi. Szczególnie wydaje mi się bez matki. W każdym razie to jest dobra książka. To jest naprawdę bardzo dobra książka, świetny audiobook, no ale jakby nie potrafiłam się zgodzić z tym, co tutaj właśnie z tymi rozważaniami Kim Ji-young. Ja wiem, że pewnie wiele kobiet ma takie, ale stwierdziłam, że ja tutaj Wam powiem, jakie mam swoje podejście, no i jakby ja nie krytykuję jej podejścia, bo każda z nas może mieć zupełnie inne podejście do tego, po prostu mówię, jakie ja mam i dlaczego tutaj mi coś zazgrzytało. Nadal jest to 3,5. Jest to bardzo dobrze napisana książka, mimo tego, że jest przetłumaczona z angielskiego, to mi się tego bardzo dobrze słuchało, bo słucham jej w audiobooku i polecam ogromnie ten audiobook. Później przesłuchałam kolejnej książki Miku Kawakami, w ogóle tak jak widzicie, ogromnie dużo audiobooków tutaj jest, ale tak wygląda właśnie moje czytelnicze życie. All the Lovers in the Night przesłuchałam. I to jest książka, która z jakiegoś powodu jest dla mnie wyżej w rankingu Heaven, wyżej w rankingu tych książek tej autorki niż Heaven, ale nadal jest jej daleko do Breast Next. To jest książka, która opowiada o kobiecie, która jest proofreaderką, czyli jak to się mówi, korektorką tekstów. I ona jest niesamowicie mocno zaangażowana w to zajęcie, ona je uwielbia jakby samą specyfikę tego zajęcia, ale na przykład nie lubi czytać książek, więc ona bardzo lubi te błędy wyłapywać. Przechodzi z polecenia swojej przyjaciółki, czekajcie, od początku. Zatrudnia się w pracy etatowej, ale uświadamia sobie, że to nie jest zajęcie dla niej, znaczy nie do końca ona sobie uświadamia. W pewnym momencie ktoś się uświadamia, że to nie jest zajęcie dla niej, dlatego że ona w tej pracy czuje się zupełnie wyobcowana i na przykład jej znajomi tam wychodzą na jakieś integracje, starają się ją zagadywać, a ona jest na tyle introwertyczną osobą, że ona tego nie potrzebuje, więc w którymś momencie jej znajomi zaczynają, ci z pracy zaczynają z niej szydzić. Ale jest pewna kobieta w jej życiu, która jest taka bardzo przebojowa, bardzo taka otwarta na ludzi i nie ma w ogóle problemu z nawiązywaniem kontaktów. I z jakiegoś powodu ona się, naszą główną bohaterką, która się nazywa Iria chyba, jakoś tak, Fumiko, Iria, zaczyna się, a ta przyjaciółka nazywa się Hijiri. No i Hijiri to jest właśnie ta przebojowa, wspaniała kobieta. Ona jest w ogóle piękna. Jest, odnosi sukcesy, ma bogate życie towarzyskie i tak dalej. No i z jakiegoś powodu ona się właśnie interesuje Iri Fumiko. Fumiko chyba się nazywa ta bohaterka. No i w pewnym momencie ona sugeruje Fumiko, że jeśli nie czuje się dobrze w biurze, to może zacznie się zajmować tym na zasadach freelancingu. No i rzeczywiście Fumiko zaczyna pracować z domu i bardzo jej to odpowiada. Dopóki do jej życia, chociaż nie, to jej w sumie cały czas odpowiada. To nie jest tak, że ta praca jej nie odpowiada. Ona jej cały czas odpowiada, ale jakby ona do pewnego momentu w swoim życiu jest taką właśnie, jakby jej dom jest jej sanktuarium. Ona uwielbia pracować z domu, nie czuje w ogóle potrzeby wychodzenia z ludźmi i nie wydaje pieniędzy na nic. Ale w którymś momencie ogromną rolę zaczyna odgrywać w jej życiu alkohol, negatywną rolę oczywiście. No i zaczynają mieć z nim ogromne problemy i w takich okolicznościach poznaje pewnego starszego od siebie mężczyznę, no i między nimi zawiązuje się taka relacja teoretycznie jakoś tam powiedzmy romantyczna. I ta relacja jak na standardy Miku Kawakami jest bardzo konwencjonalna. I powiem Wam szczerze teraz, że po czasie, mi się ta książka bardzo podobała i ja bardzo polubiłam kreację bohaterów.
Zakończenie tej historii też mi się bardzo podobało, bo ono, jakby to zakończenie się bardzo rozgałęzia. I mamy, nie powiedziałam, że jest kilka rozgałęzień, ale poznajemy też, poznajemy, jak się toczy życie właśnie Fumiko. I wiem, Fumiko, Ilia, czy ona się tak nazywała? Nie jestem pewna. Ja cały czas wam tak mówię, a nie jestem pewna. W każdym razie poznajemy dalsze losy tam po 2 latach właśnie głównej bohaterki i Hijiri. I to jest takie delikatne rozgałęzione i też właśnie tego bohatera, z którym główna bohaterka wchodzi w taką relację, powiedzmy, około romantyczną. I to jest fajne, ale mam wrażenie, że mi jego Kawakami w tej książce chciało złapać zbyt wiele srok za ogon, bo tam są też się pojawiają trochę takie motywy związane z symboliką światła. Trochę coś tam związanego z fizyką, trochę coś z muzyką, kwestia właśnie życia towarzyskiego, alkoholizmu, tego zakochania i ja nie do końca wiem, co ta książka miała przekazać. Nadal mi się bardzo podobała, bo ja uwielbiam Miyako Kawakami i jej styl i ta książka jest bardzo w jej stylu, aczkolwiek no nie wiem do końca, jakie było jej przesłanie. Ja chyba muszę jeszcze się chwilę nad tą książką pozastanawiać i sobie połączyć te wszystkie wątki. Bo szczerze mówiąc, też od momentu, kiedy ją skończyłam, to o niej nie myślałam. Więc jakby ja jej dałam chyba 4 gwiazdki, ale chyba zmienię ocenę na 3, bo tak jak mówię, jest dobra, ale jakby nie potrafię wyczuć tego jej głównego przesłania. Więc no, polecam, bo jest świetnie napisana. Ja jej słuchałam po angielsku. I jest taka właśnie wielowątkowa. To jest fajne, ale mam wrażenie, że te wątki się gdzieś tak jakoś. Tam też dużą rolę odgrywa takie analizowanie relacji między relacji ludzkich, relacji międzyludzkich i też relacji nas samych ze sobą. I właśnie mamy tutaj tą naszą główną bohaterkę, która jest bardzo introwertyczna i mamy też Hijiri, która jest ogromnie ekstrawertyczna. No i poznajemy też, co stoi trochę za ich zachowaniami. Więc to jest ciekawe. I jakby ja, szczerze mówiąc, gdybym przyjęła taką interpretację, że ta książka jest po prostu o właśnie relacjach międzyludzkich i relacjach nas z samymi sobą, to byłabym usatysfakcjonowana, ale mam wrażenie, że w tej książce jest coś więcej, czego, co jeszcze do mnie nie dotarło. Więc przyjdę do was chyba, nie wiem, może w podsumowaniu roku, jakoś no pod koniec roku zastanowię się lepiej nad tą książką i może wtedy albo właśnie obniżę ocenę, albo podwyższę. Tak to zrobię. Na ten moment dobra książka, to nie jest moja ulubiona Miyako Kawakami, według mnie Brescenek wybrzmiewa doskonale, całe przesłanie tej książki jest fantastyczne, a tutaj tak ciekawie, dużo się dzieje, ale do czego to prowadzi? No jak widzicie, jeszcze nie wiem. Następnie mamy mojego absolutnego ulubieńca i pozwólcie mi od razu, że ja wam powiem, które z tych 3 książek pojawiły się w moim reading blogu vlogu z zeszłego tygodnia i jak ja nie lubię reading vlogów, tak. Ten wam ogromnie polecam, bo jest naprawdę udany. Przeczytałam w nim 5 książek i mówię o każdej z nich dogłębnie, więc tutaj tylko tak wam trochę powiem o tych książkach, ale skupmy się na razie na Szkicach Malajskich, bo opowiadam wam chronologicznie w ogóle, tak jak te książki czytałam. To jest mój nowy ulubieniec. To jest zbiór pięknych mikroopowiadań, których akcja dzieje się w Malezji i w Singapurze. I to jest zbiór, który w taki subtelny sposób opowiada o pewnych takich nierównościach społecznych, o podziałach, o tym jak o reakcjach na zmiany, o niemożności przystosowania się do zmiany sytuacji, o takich drobnych, codziennych gestach i sytuacjach, które tutaj są w ogóle. Te mikroopowiadania są tak piękne, bo one są takie 1, 2, 3, maksymalnie 5-stronicowe, niektóre mają pół strony i w minimum treści Alfie Ansat przedstawia maksimum znaczenia. Te opowiadania są tak niesamowicie dobre, są tak przepełnione emocjami i autor w jednej metaforze potrafi zawrzeć tyle takich głębokich naprawdę emocji, rozterek, smutku, melancholii, że ja po prostu, ja przeżywam, ja nie płakałam przy tej książce. Jak nagrywałam update do vloga, to na samym vlogu się nie popłakałam, ale po wyłączeniu kamery zaczęły mi lecieć łzy, bo ta książka jest dla mnie, to jest dla mnie zupełnie nowe literackie doświadczenie i to jest region, którego ja nie znam. O przeczytaniu tej książki chcę go lepiej zgłębić, chcę go lepiej poznać, bo uważam, że
No, dowiedziałam się, bo coś tam sobie trochę poczytałam, wiadomo, takich podstawowych informacji i wiem, że historia Malezji jest bardzo burzliwa. I cieszę się, że ja tę książkę przeczytałam bez znajomości kontekstu takiego polityczno-społeczno-historycznego, bo odbierałam ją wyłącznie emocjami, ale teraz chcę, ja tę książkę w ogóle będę czytała jeszcze nie raz, bo te opowiadania, ja sobie będę je czytała, czasem sobie w ogóle wracam już do jakichś i ja sobie będę je czytała chyba w nieskończoność, myślę, po jednym dziennie, czy tam po jednym raz na jakieś kilka dni, bo to jest taki ładunek emocjonalny. To jest, po pierwsze, to jest styl literacki, który trafia zupełnie, bardzo w moje serce. To jest ten typ przekazywania emocji i w ogóle ten typ emocji, które dla mnie są... Ta książka jest po prostu skrojona pode mnie, pod mój gust literacki, pod moją taką wrażliwość i literacką, i życiową. I bardzo Wam polecam. Jest przecudowna. Tłumaczyła tę książkę pani Aleksandra Szymczyk i zrobiła to mistrzowsko. Naprawdę. W oryginale to jest książka po angielsku. Moglibyście się zastanawiać, w jakim języku, więc jest napisana po angielsku. Została przełożona bezpośrednio z angielskiego przez panią Aleksandrę Szymczyk, jak mówię, wspaniale. Piekło w butelkach. Autorstwa Kiusa Koimeno i tę książkę przetłumaczył pan Andrzej Świrkowski. Z japońskiego oczywiście. To jest zbiór takich opowiadań kryminalnych. O tej książce też mówię we vlogu więcej. To jest zbiór opowiadań takich teoretycznie kryminalnych, ale tak naprawdę są bardziej takie thrillery psychologiczne, bo bardzo dużą rolę tutaj odgrywają zaburzenia psychiczne, które są taką pułapką bohaterów. Jakby ci bohaterowie są po prostu uwięzieni sami we własnych umysłach. Te opowiadania są niejednokrotnie bardzo takie niepokojące i ich puenta zawsze jest dosyć znacząca, bo ta puenta to jest to, co właśnie najbardziej uderza. I ja taką konwencję już dobrze znam. To są takie naprawdę opowiadania osobliwe, bizarne, takie niepokojące właśnie, które opierają się o to, co według mnie chyba przeraża każdego człowieka, mianowicie o zaburzenia psychiczne, bo według mnie to jest straszna sytuacja, kiedy sami sobie nie możemy zaufać i do tego jeszcze jesteśmy świadomi tego, bo ci wszyscy bohaterowie są też świadomi tego, że oni mają zaburzenia i w pewnych momentach się dają im ponieść, zatracają się w nich i nagle wracają do rzeczywistości, uświadamiają sobie, że oni właściwie sami nie wiedzą, co jest prawdą, a co nie. I według mnie najlepszy z opowiadań z tego zbioru jest właśnie Piekło w butelkach, czyli to tytułowe, to jest ostatnie opowiadanie, które opowiada o takich, można powiedzieć, nie chyba nawet do końca o rozbitkach w sumie. Nawet tutaj mamy z tyłu napisane, że odnaleziono na brzegu morza trzy butelki, skrywają pełną sprzeczności historii dwójki rozbitków. I pierwsze dwa listy są napisane przez inną osobę, a trzeci list, który zupełnie zmienia sposób patrzenia na tę historię, jest napisany przez inną osobę. Właśnie mamy tam tych dwóch rozbitków. I nie chcę Wam mówić więcej, bo to trzeba przeczytać samemu. Bo tutaj wszystko może być spoilerem. To jest bardzo krótkie opowiadanie i to ostatnie jest rzeczywiście takie, że ja... No, mi zniszczyło głowę, naprawdę. I wiem, że jest też film, który się nazywa Piekło w butelkach i chciałabym go obejrzeć, bo zastanawiam się, bo rzeczywiście to jest opowiadanie, z którego można bardzo dużo tak jakby wyłuskać. I wyobrażam sobie, że mogłoby być ono przeniesione na ekran i chciałabym zobaczyć, jak to było zrobione. Następnie mamy Zanim wystygnie kawa i to jest taka historia, tę książkę już w ogóle czytałam po angielsku i ona mnie nie zachwyciła za bardzo, bo ona jest po prostu dla mnie zbyt prosta. Bardzo mi się podoba koncept ten główny, czyli sama ta kawiarnia Funikuli Funikula, do której można przyjść, ona jest gdzieś tam na obrzeżach Tokio, krążą o niej takie miejskie legendy, że tam niby można w tej kawiarni podróżować w czasie. I rzeczywiście to jest prawda. I te podróże w czasie w ogóle podlegają bardzo wielu takim, mogłoby się wydawać absurdalnym zasadom, ale według mnie to jest troszkę taka metafora tego, jak działa życie. Bo na przykład dzięki, no nawet nie napiciu się kawy, ale dzięki temu, że się usiądzie na pewnym miejscu w tej kawiarni, to jest wyłącznie jedno miejsce, z którego można się przenieść w czasie, można rzeczywiście się cofnąć, albo można podróżować do przeszłości, albo do przyszłości, ale nie można wpłynąć na bieg wydarzeń. I to jest według mnie, to jest ciekawy tutaj motyw, dlatego że ci bohaterowie, którzy tutaj się przenoszą w czasie, oni to robią głównie po to, żeby rozliczyć się z samymi sobą. Żeby uspokoić swoje sumienie,
żeby jakaś zmiana zaszła po prostu, nie zachodzi ta zmiana w świecie zewnętrznym, tylko w wewnętrznym świecie bohaterów. I to jest ciekawe. To jest bardzo taka prosta historia, bo to jest w ogóle chyba dramat, który był wystawiony na scenie. I to jest dramat, który... Coś mi się przykleiło do książki. To jest dramat, który został później właśnie zaadaptowany na powieść. Czy taki zbiór opowiadań bardziej. I podoba mi się to, że w ogóle tutaj w każdym opowiadaniu przewijają się ci sami bohaterowie, czyli pracownicy tej kawiarni, bo widać, że oni mają między sobą takie bardzo bliskie relacje i że sobie bardzo ufają i bardzo wiele dla siebie znaczą. Ale na przykład z drugiej strony, to wiecie, wszystko jest takie oniryczne w tej kawiarni, takie bardzo takie magiczne. Wiecie, sam ten element przenoszenia się w czasie, to jest zdecydowanie już taki realizm magiczny. A z drugiej strony mamy tutaj na przykład informacje na temat cen kawy, na temat takich kwestii, takiego zaplecza funkcjonowania tej kawiarni. I one według mnie trochę wybijają z tego rytmu, z drugiej strony jakby sprowadzają czytelnika na ziemię, więc to jest fajne, ale z drugiej strony miałam wrażenie, że jak sobie wzięłam pod uwagę niektóre takie elementy, czyli na przykład to, że właściciel kawiarni nalega na to, żeby wszystko było wysokiej jakości, a z drugiej strony do tej kawiarni nie przychodzi zbyt wielu klientów, to mi się to trochę nie styka. W sensie, jakby wiecie, on nalega na to, żeby produkty były wysokiej jakości, inni pracownicy tej kawiarni nie do końca im się to podoba, wiadomo, że przez kwestie finansowe, a nadal ta kawiarnia stoi i ma się świetnie. Więc jakby dziwne, ale jakby z drugiej strony mamy ten element realizmu magicznego, który sprawia, że to nie jest powieść realistyczna, więc czytam opowiadania, te opowiadania nie są realistyczne. Więc no, jakby zazębia się to, muszę przyznać, ale nadal gdzieś to tam zgrzyta. Poza tym tutaj można się przenieść do przyszłości albo do przyszłości. I najważniejszą zasadą jest to, że trzeba załatwić sprawę, którą się ma, zanim wystygnie kawa. Tę kawę trzeba wypić, zanim właśnie ona wystygnie, bo inaczej, no, tam ma to swoje konsekwencje. To jest jedna z tych zasad, tak? No i ja miałam wrażenie, że w zależności od tego, jak, nie wiem, może jaką sympatią autor pałał do danego bohatera, albo jak bardzo się angażował w daną sytuację, że ten czas się rozciągał. Bo na przykład jedna bohaterka ledwo co się przeniosła do przeszłości, a już zauważyła, że jej kawa zaczyna stygnąć, już jest taka idealna do picia. A druga bohaterka na przykład zdążyła, zanim jej wystygła kawa, przeprowadzić jakąś tam dosyć taką długą, rozwlekłą dyskusję z właścicielem kawiarni, który jeszcze zdążył jej podać tam chyba, nie wiem, dwudaniowy posiłek i ona to zjadła i ta kawa dalej nie wystygła. Więc jakby, wiecie, to mi też zgrzytało, aczkolwiek, tak jak mówię, w sumie ten realizm magiczny, ten element realizmu magicznego tutaj sprawia, że to nie jest powieść realistyczna, więc no trzy gwiazdki dla mnie. To było dla mnie za proste, ja się bym w tej książce zakochała prawdopodobnie 10 lat temu, ale wiem, że są lepiej napisane proste książki, które przekazują tak uniwersalne wartości jak te tutaj, jak ta tutaj, jak Zanim wystygnie kawa, ale dla mnie to jest zbyt proste po prostu. Nie podobało mi się do końca tłumaczenie w wykonaniu pani Joanny Dżdży, bo właśnie ono było takie... Trochę miałam wrażenie momentami koślawe i lepiej można by było pewne kwestie ująć, zwłaszcza, że ja niektóre takie powtarzalne kwestie, które się tutaj właśnie pojawiały i może wam powiem jaka. W tej kawiarni jest pewna taka kobieta, która jakby ma swoje stałe miejsce. I jak widzi, że ktoś tam siedzi, to przychodzi i po angielsku mówi move. A tutaj pani tłumaczka przetłumaczyła to jako przesiadka. Więc jakby... No rozumiecie, nie jest to według mnie najlepszy wybór tłumaczeniowy. No w każdym razie to jest według mnie idealna książka dla ludzi, którzy nie czytają za dużo. I też na początek przygody z literaturą azjatycką, więc ma pewne wartości ta książka, ale mnie nie porwała. Później przesłuchałam Sedna Rzeczy, Notsume Soseki i też Wam szybko powiem o tej książce, bo więcej o niej mówię we vlogu. To jest historia pewnego człowieka, który na studiach poznaje człowieka starszego od siebie. Historia pewnego studenta, który po prostu poznaje starszego od siebie człowieka, którego nazywa Sensei.
ponieważ, jak sam mówi, ma taki zwyczaj, że starsze od siebie osoby nazywa sensei, mimo tego, że ten człowiek nie jest jego w żaden sposób jego nauczycielem, ten człowiek nie jest nawet żadnym profesorem, nie jest z wykształcenia nauczycielem, tak naprawdę on wydawać by się mogło, że w życiu nie robi nic. Ma pieniądze, które pozwalają mu na to, żeby prowadził taki styl życia, jaki prowadzi, ale on jakby przez wiele osób mógłby uznać jako osobę taką bezużyteczną społecznie, ale on ma ogrom doświadczenia życiowego, z którym się dzieli właśnie z tym głównym bohaterem, który zaczyna go traktować trochę jak taką swoją wyrocznię, jest nim niesamowicie zafascynowany i ten sensei powoli, najpierw przez takie półsłówka i jakieś takie niejasne opinie, zdradza mu troszkę informacji ze swojego życia. Tyle, że on nie chce mu powiedzieć wprost, co się w jego życiu wydarzyło, ponieważ ta sytuacja wpłynęła na to, że on nie ufa już nikomu na świecie. I dopóki, jakby finalnie się okazuje, że sensei zaufał temu studentowi i chce mu opowiedzieć o historii swojego życia, ale robi to listownie. W momencie, kiedy i student, ten główny bohater, czyta to w momencie, kiedy prawdopodobnie sensei już nie żyje. I to jest japoński klasyk, który jest napisany świetnie. To jest taka powieść typowo klasyczna, taka powieść, taka literatura wysoka, która będzie bardzo dobra dla osób, które lubią Frankensteina, doktora Jekylla i pana Hyda, portret Doriana Graya, czyli takie książki, które bardzo mocno skupiają się w taki filozoficzny sposób na naturze człowieka. Naprawdę wam ogromnie to polecam. To nie jest moja ulubiona książka, ale ja też nie do końca rozumiem te rozterki senseja, bo według mnie one były trochę rozdmuchane, aczkolwiek biorę pod uwagę to, że wtedy, w czasie, kiedy ta książka powstawała, obyczajowość była zupełnie różna, zupełnie inna od tego, co teraz mamy. I też uważam, że wina, którą przypisywał sobie sensei, nie była aż tak bardzo po jego stronie. Więc to, że widmo jakichś tam wydarzeń ciążyło na nim przez całe życie, to jakby rozumiem dlaczego, rozumiem powód, bo jakby wydarzenie, które miało miejsce i które tak mocno wpłynęło na sensei, były tragiczne, ale z drugiej strony nie uważam, żeby to była wyłącznie jego wina, więc no jakby coś mi tam zgrzytało, ale ogólnie książka świetna. Czego niestety nie mogę powiedzieć o kolejnej książce, której przesłuchałam, czyli The Secret Poker autorstwa Ge Lin Yen. To jest chińsko-amerykańska autorka i to w tej książce widać, bo główną bohaterką jest Chinka, akcja dzieje się w Ameryce i jakby ten wątek emigracji i niemożności odnalezienia się w tym społeczeństwie, do którego się tak naprawdę no, nie należy tak typowo, on jest tam widoczny. Ale głównym motywem tutaj, to też jest książka, o której mówię więcej w moim vlogu, więc was tam też odsyłam, tutaj tylko tak sygnalnie. To jest książka, która opowiada o... główna bohaterka wchodzi w taki dziwny, niepokojący romans, coś taką relację okołoromantyczną z człowiekiem, który wysyła jej maile, który nie wiadomo skąd ma jej adres mailowy, ale wie o niej no praktycznie wszystko. No i mówi, gdzie ona była, kiedy, w co była ubrana, jak się zachowywała i prowadzi z nią trochę taką grę emocjonalną, bo raz z nią flirtuje, raz jest bardzo bezpośredni, raz trzyma ją na dystans, raz się odzywa, raz nie. I opowiada jej też bardzo dużo o swoim życiu prywatnym. No i ta bohaterka stara się trzymać tego człowieka na dystans, bo ma męża, z którym jakby wydaje mi się, że jest taki dosyć... Jakby ja jako obserwatorka tej relacji miałam wrażenie, że ta relacja mogłaby być udana, jakby, ale oni w ogóle, powiem wam jedną rzecz, bo w tym sednie rzeczy, tej książce, o której wam mówiłam wcześniej, sensei powiedział, że jakby powiedział taką rzecz, która mi się bardzo spodobała, a mianowicie to, że ludzie do siebie pasują, dobrze się ze sobą czują i tworzą szczęśliwy związek, nie oznacza od razu, że są szczęśliwi. I to jest tutaj też trochę według mnie motyw, ten motyw jest już według mnie trochę poruszony właśnie w The Secret Soccer, bo teoretycznie ta ich relacja mogłaby być dobra, bo jest zdrowa, jest no prawna, aczkolwiek coś w niej zgrzyta, szczególnie z perspektywy właśnie tej głównej bohaterki, która się nazywa Hong Mei. I jakby Hong Mei
w żadnym momencie nie rozmawia ze swoim mężem, to też jest trochę niefajne, bo jakby to jest ten taki typowy motyw braku komunikacji. No i na tym wszystkim jest zbudowana cała fabuła tego thrillera. Ja raczej się nie domyślam z tego plot twistów, tutaj się domyśliłam, więc jakby to jest ciekawa książka, która w ciekawy sposób interpretuje ten problem, jakby w ciekawy sposób prezentuje problem relacji międzyludzkich, relacji małżeńskich, właśnie takich, w których zabrakło tej bezpośredniej komunikacji, ale z drugiej strony no czegoś mi w niej brakowało po prostu i szczerze mówiąc ja tę książkę polecam. Polecam ją, bo jest dobrze napisana, da się w niej wyczuć taką gęstą atmosferę, budowane jest to napięcie, no ale ja się domyśliłam wszystkiego w tej książce i myślę, że nie trudno się domyślić wszystkiego tak naprawdę, jak się tylko składa takie drobne elementy do kupy, jak się zwraca właśnie uwagę na takie drobne elementy, które się tutaj pojawiają cały czas, no to nie trudno jest się domyślić, ale z drugiej strony jakby nadal to jest dobra książka. Bo ona właśnie w taki mniej standardowy sposób interpretuje ten problem właśnie no, braku komunikacji i kryzysu małżeńskiego albo kryzysu jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej. Więc no, nie polecam, znaczy nie inaczej. Polecam, nie odradzam, ale nie będzie to mój ulubieniec. Ostatnią książką, którą przeczytałam w ramach azjatyckiego miesiąca jest 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie w tłumaczeniu Natalii Wiśniewskiej. I ta książka przez pierwszą swoją część była wspaniała, ponieważ pierwsza część to jest właśnie te tytułowe 10 minut. To też jest książka, którą opowiadam na vlogu w ogóle, więc was tam odsyłam, bo tam mówię o niej dużo i robię update'y tak w miarę regularnie. Ale tutaj chciałabym wam powiedzieć tylko, co mi się w tej książce podobało, co nie i tyle kończymy. Pierwsza część tej książki to jest 10 minut, które jakby pozostały Leili z życia, bo Leila w ogóle poznajemy, kiedy już nie żyje. I przez te ostatnie 10 minut jej mózg, można powiedzieć, nadal, jej świadomość nadal pracuje i Leila sobie przypomina przez te 10 minut pewne wydarzenia z jej życia, które są związane ze smakami, z zapachami, jakieś właśnie wydarzenia, ludzi i tak dalej. I to jest bardzo dobre, bardzo mi się to podobało, bo to sprawia, że ta książka była taka namacalna, taka wyrazista. I według mnie ta pierwsza część książki by wystarczyła. Bo w niej już autorka wystarczająco jasno, bezpośrednio i dobitnie powiedziała nam, że najlepszą rzeczą w życiu Leili, która miała bardzo trudne życie w Stambule, do którego uciekła przed rodziną, więc miała też trudne relacje rodzinne. Ona w tym Stambule zajmowała się prostytucją i no, doprowadziła ciężkie życie, pełne krzywd, pełne niesprawiedliwości i najlepszą rzeczą jej życiu w tym całym bagnie udało jej się znaleźć jakiś pozytyw, a mianowicie swoich przyjaciół, to już wybrzmiała według mnie w pierwszej części tej książki. Druga część tej książki jest o wiele bardziej sensacyjna. I cała ta sensacyjność w przedostatnim, właściwie w przedostatniej chyba scenie, no przedostatniej scenie, ale przynajmniej w przedostatnim rozdziale, ona zostaje jakby przez to, co się dzieje w ostatnim rozdziale, ona zostaje zupełnie jakby no, totalnie skreślona. I po pierwsze to połączenie takiej zmysłowości, ale nie w takim sensie seksualnym, tylko w takim sensie właśnie tego, że wiele wydarzeń w życiu Leili poznajemy z perspektywy smaku i zapachu, to nadaje tej książce takiej, z jednej strony takiej wyrazistości, ale z drugiej to jest też coś takiego nieuchwytnego. Bo wiem, że pewnie prawdopodobnie każdy z was miał czasem taką sytuację w życiu, że przypomniał się wam jakiś smak albo zapach i jakieś związane z tym wspomnienie. Ja to doświadczenie bardzo lubię, dlatego ta pierwsza część książki mnie mocno ujęła. A ta druga część książki według mnie, ona już miała zupełnie inny charakter. Taki właśnie bardziej sensacyjny, taki... Ja w ogóle na vlogu powiedziałam, że mam wrażenie, że ta pierwsza część książki była pisana dużo później niż ta druga. I czułam się jakby czytając tę drugą część książki, jakby ją napisała debiutantka, bo tam było dosyć dużo niepotrzebnych wydarzeń, niepotrzebnych, wydaje mi się, opisów, takich niepotrzebnych scen. I no, ta druga część książki mi się nie podobała, pierwsza tak, dlatego książka dostała ode mnie 3 gwiazdki. I chciałabym wam jeszcze powiedzieć, że tutaj na końcu mamy... Ja nie umiem przekręcić kartek. W każdym razie jest tu takie słowo... Po pierwsze jest tutaj na końcu słowniczek. Ja nie lubię tego, kiedy wydawnictwa umieszczają słowniczek na końcu, bo ja nie patrzę na koniec książki, ani na spis treści.
przed tym, jak zacznę czytać, więc ten słowniczek, no jakby fajnie, jakby był z przodu i by wiedziała, że tam jest. Poza tym jest też do czytelnika. Słowo od autorki. Według mnie fajnie byłoby to też umieścić przed tekstem głównym, tym tekstem ścisłym, dlatego że no może to do czytelnika nie wpłynęło bardzo mocno na mój odbiór tej książki i nie wyjaśniło mi wszystkich spraw, które się tam w tej książce, które w tej książce analizowała, przedstawiała autorka, ale no fajnie by było jednak wiedzieć, co autorka ma czytelnikowi do powiedzenia, zanim zaczniemy czytać książkę, żeby się osadzić w jakimś kontekście. Ale to jest już bardziej zarzut do wydawnictwa, bo po prostu według mnie to jest bez sensu, że się daje słowniczek i jakieś tam do czytelnika na końcu, jeśli to do czytelnika zawiera takie informacje, które mogą nam rzucić troszkę inne światło na cały tekst książki, więc no jakby to mi się nie podobało, ale ogólnie książka naprawdę dobra, tylko nierówna. O, to jest słowo, którego mi brakowało cały czas. Nierówna. Nie wiem, czy obiektywnie jest ona nierówna, ale dla mnie jest bardzo nierówna i według mnie, gdyby ta książka skończyła się właśnie na tej pierwszej części, czyli na tych pierwszych 10 minutach, to ja bym była usatysfakcjonowana. I w ogóle problemem w tej książce jest też to, ja się też odnoszę w reading vlogu do kwestii tytułu, bo tu mamy 10 minut i 38 sekund. W książce wyjaśnione jest to, że to 10 minut i 30 sekund to jest podobno naukowo udowodniony czas, kiedy świadomość człowieka po śmierci jeszcze funkcjonuje. I ja nie wiem, dlaczego to jest 10 minut i 38 sekund. I ta druga część tej książki właśnie jest taka jak ten tytuł, że ja nie wiem czemu. Więc to mi nie przeszkadzało, ale ogólnie naprawdę książka dobra i to jest według mnie bardzo dobra książka na początek przygody z literaturą piękną. I no, więc jakby znowu nie odradzam. Polecam, bo naprawdę mi się bardzo dobrze czytało, ale po prostu ta pierwsza część bardziej trafia w mój gust literacki, a druga mniej. O, znowu to zrobiłam. Nagrałam update chyba na 1,5 godziny. Ja jestem niepoważna. Ja nie mogę takich rzeczy robić. Przecież ja później... Ja nie mam pamięci na to na telefonie. Dobra, nieważne. Po co ja gadam takie rzeczy, skoro ja mogę teraz już wam podziękować za oglądanie tego filmu i po prostu podsumować, żebym nie miała kolejnych 5 minut zamontowania. Tak wyglądało moje podsumowanie azjatyckiego miesiąca. Według mnie niesamowicie udany miesiąc pod względem liczby książek. Dla mnie też to się liczy w kwestii azjatyckich książek, ponieważ dla mnie każda kolejna azjatycka książka to jest jakieś nowe doświadczenie i ona mi daje nowy pogląd na tę literaturę azjatycką, więc jakby nie ścigam się z nikim i uważam, że nie uważam, żeby liczba przeczytanych książek w jakiś sposób mówiła o tym, jakimi jesteśmy czytelnikami i wartościowała nas, ale dla mnie ona ma jakieś znaczenie, więc to poza tym ona też pokazuje, jak bardzo się zaangażowałam w ten miesiąc, tak, czytania, więc to jest dla mnie ważne. Jakościowo nie był to najlepszy miesiąc. Najlepsze książki to zdecydowanie były Szkice Malańskie, które będą w topce w ogóle mojego roku, mojego życia i Hongkong, bo to był dla mnie świetny reportaż. Ja naprawdę czuję, że wyniosłam z tego reportażu bardzo dużo. Najgorsza książka no to oczywiście Cesarski Zegarmistrz. Ale ogólnie podsumowanie na plus. Uważam, że to była naprawdę udana edycja i jestem tak niesamowicie wdzięczna wszystkim osobom, które... W ogóle to jest super, bo ta edycja, ten maraton, on się po prostu toczył cały miesiąc. Cały czas nowe osoby dołączały i jakby nawet gdzieś tam na już ostatniej prostej też ktoś dokończył, też ktoś dołączył chociaż z jedną książką, też bardzo chętnie wrzucaliście swoje TBR-y, swoje podsumowania, no i ja jestem wam niesamowicie wdzięczna za udział. Naprawdę. To jest takie moje, ten maraton to jest takie moje dziecko. I uwielbiam go. I będę do niego wracała tyle, ile będę mogła. Naprawdę. Więc bardzo wam dziękuję za udział jeszcze raz. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego długiego filmu. Zapraszam was do innych moich filmów. Zapraszam was też zawsze, w ogóle zapraszam was do opisu, bo w opisie jest też mój Instagram, jest też mój Goodreads. Wszystko tam jest. Kod na -10% w chińskim kąciku. Nowości są właśnie na chińskim kąciku, więc polecam. No i tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!